Witajcie moi kochani, ja to jednak jestem mieszczka, nie internetowa. Walczyłam dziś z YouTube'em od rana. Jestem, żeby wam zrobić, no właśnie, krótką relację na fejsie, ale po prostu tak się zirytowałam, że nawet najpiękniejsze staropolskie słowa padły, o których może nie będę wspominała, bo jeszcze jakieś dzieci usłyszą. A co dziś chciałam? Chciałam spełnić obietnicę daną na Patronite pewnej anonimowej osobie, chociaż ja się domyślam, kim ona jest, i zagrać dla niej Story Cubes. Fantazja. Domyślając się, jaki ta osoba ma charakter, myślę, że te kostki przypadną ci do gustu. I tak jak obiecałam, rzucam. I co to za historia będzie? Oho! Więc tak. Mamy, widać, żabę, lustereczko, zwierciadełko, lirę, harfę, no jakiś piękny instrument, o, trzewiki ze skrzydłami, przydatna rzecz, myślę, nawet i w dzisiejszych czasach, o, smoka. Pradawną, historyczną, mityczną bestię, których ponoć było całkiem sporo. Jakąś postać w pelerynie, no nie będę mówiła, że jest to, moi zacni goście, czerwony kapturek. Po prostu postać w pelerynie. O, tu to chyba nie można inaczej zinterpretować, jak jakiś wstrętny troll albo olbrzym z dużą maczugą. Złocisty trunek. Powiadają, że polewka mocy. No i jakby nie patrzeć, baba w koronie z jakim mieczem. Nie wiem, bliżej, dalej, żeby wyostrzyło, ale jest i korona, jest i miecz i widać nie tylko na pierwszy rzut oka, że to baba. I muszę z tego ułożyć historię. Nie będzie to proste, ale jest to, co trzeba, czyli trochę elementów niesamowitych. No dobrze. Lepiej się nigdy za długo nie zastanawiać, tylko od razu to robić. Wtedy jest zawsze śmieszniej i weselej. A więc tak. Każda historia oczywiście zaczyna się od bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Za górami, za lasami, za rzekami, a może i inną wielką wodą, żyła sobie niewiasta. Maleńka. A czemuż ona taka maleńka była? Nikt tego nie wie, ale od kiedy ludzie pamiętają, to ona niewiele większa była od tego palca. Co drugim jest po kciuku. Powiadają, że owa niewiasta, w jakim kwiatku się narodziła. Nie, to nie jest calineczka. I od zawsze jeździła na wielkiej żabie. To był jej środek lokomocji. Podążała nią w każdą znajomą stronę. I jako, że była taka mała, to oczywiście była niedostrzegalna i różne tajemnice znała, bo ciekawska była i wszędzie bywała. Wściubiała nos nie tam, gdzie trzeba, choć nie tylko między drzwi. I powiadają, że różne opowieści, cuda i dziwy znała i wszystkimi plotkami się interesowała. Wiedzą także, że niedaleko tej maleńkiej, acz nietypowej niewiasty, żył sobie przebrzydły troll. Przebrzydły on był ino z wyglądu, bo serce miał gołębie i był bardzo sympatyczny, ale przy pierwszym spotkaniu nie zyskiwał zbyt wiele, bo nim usta otworzył, to wszyscy w popłochu uciekali. To też był samotny i nikt tak doprawdy nie wiedział, że on całkiem sympatyczny jest. Poza naszą małą, no właśnie, cisłoby się na usta calineczką, ale nie, nie, nie. Nazwiemy ją Drobinką, choć i takie nazwy pewnie w bajkach już posłyszeliście. To też Drobinka owa umyśliła, że jej trolka, bo tak na niego mówiła, trolka wielce żal. On taki dobry i sympatyczny, a wszyscy się go boją, nikt nie chce się z nim przyjaźnić. No i żony on szuka, taki dobry jest. Ona go wyswata. Jak też pomyślała, tak też uczyniła. Pierwsze co? Wybrała się, powiadają, do miasta.
do karczmy i przy złocistym trunku wszystkim języki się rozwiązują. Wtedy i ona zasięgła języka, gdzie tu do jakiej wróżki albo czarodzieja się udać, albo co takiego zdobyć, albo co zjeść, co wypić, żeby troll albo wyładniał, albo ktoś się w nim zakochał. Dwa wyjścia są z sytuacji. Żadnej takiej informacji niestety nie zdobyła, poza tym, że za siódmą górą, za siódmą rzeką i za siódmym lasem żyje sobie wielki, straszny smok. I ten smok, jeśli oczywiście uda Ci się odpowiedzieć na jego zagadkę prawidłowo, bo jak nie, to Cię zeżre. Tak we wszystkich bajkach bywa i tu nie ma co zmieniać, bo niestety tak bywało, powiadają. Tak bywało, że smoki były kapryśne, taka ich natura, bo były wielkie i groźne. To też jak odpowiesz na zagadkę i smok Cię nie zeźre, to możesz smoka o coś zapytać i on Ci chętnie odpowie. Tak mówią. To też nasza drobinka zaprzęgła swoją żabę i hyc, hyc, hyc w dalekie krainy szukać smoka. Przygód miała bez liku, o tym by był zupełnie inny rozdział tej opowieści, to też nie będę tego nadmieniać. Dojdziemy do sedna owej opowieści. Ano, udało jej się smoka udobruchać, odpowiedzieć na zagadkę, i smok wielce wzruszony postawą drobinki, która chce trola odmienić i jego żywot uczynić wspanialszym, rzekł jej tak. Słuchaj, jest taka baba, utrapienie straszne, żyje za ósmą górą i za ósmym królestwem i problem z nią wszyscy mają, bo taka okrutna jest. Ona szast prast głowę obcina, z nikim nie rozmawia, kogo zobaczy, to łeb mu ścina. I ja tak myślę, że tą babę to jaki czarownik zły zamienił i porządna ona kiedyś była. I ja sobie tak myślę, że jakby ją odczarować, to i może dlatego twojego trolka to ona na żonę by się nadawała. No cóż, drobinka za wyjście miała żadno. Smok ją wyposażył za to w latające buty, żeby jej szybciej się wędrowało, bo jednak na żabie to daleko się nie ujedzie. I dofrunęła za ósmą górę do ósmego królestwa i tam, nim ta straszna baba wzrok na nią swój zwróciła, to ta lusterko wyjęła i ta baba jak na siebie spojrzała. Chyba w tym królestwie luster nie było, bo się bardzo zdziwiła, że taka straszna jest. I z tego, powiadają, widoku aż zwariowała drobinka i na to była przygotowana, bo smok jej wszystko powiedział. Wyjęła lutni i zaczęła na niej grać wspaniałe, skoczne melodie, które ukoiły nerwy przestrasznej baby. I kiedy baba już przestała tak bardzo przerażająco krzyczeć na swój widok, przyjrzała się sobie jeszcze raz i orzekła, że chciałaby być milsza, sympatyczniejsza, lepsza. I czy to jakie czary, czy inne gusła, czy może po prostu rasa dobrze sobie w oczy spojrzała i przeliczyła, że już sporo niegodziwych rzeczy narobiła, to po prostu stała się dobra. A drobinka, jako ta, która ją uratowała, albo przynajmniej zwróciła jej uwagę, gdzie tkwi problem, miała do dyspozycji jedno życzenie. A ona rzekła, chodź ty ze mną, pokażę ci takiego jednego chłopa, co naprostuje cię. I tak powiadają, że straszliwa baba z drobinką powędrowały do naszego trola i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Bo wszakże w Story Cubes nie chodzi o to, żeby coś miało sens, tylko chodzi o to, żeby po pierwsze nie zbrakło Ci słów, po drugie, żebyś przede wszystkim potrafił improwizować, bo ja się nie przygotowałam do tej historii, zrobiłam to przy Was. Ściągnęłam kostki z półki, rzuciłam nimi przy Was i to, co wyszło, to po prostu wyszło. Na tym polega zabawa. I tak lubię pracować z dziećmi, nie tylko tymi małymi, tymi dużymi też. Bo chodzi o dystans do siebie, odwagę, no i żeby po prostu pleść głupoty czasami, żeby kogoś rozśmieszyć. To otwiera na drugiego człowieka. Tak jak mnie uczą te internety odwagi, żeby pokazywać się światu. Życzę Wam miłego popołudnia, bo już właściwie zbliża się popołudnie.
Pozdrawiam mojego patrona, który mnie zmusił dziś do rzucenia kostkami. Ale pozdrawiam także pana Marcina, który również stał się moim patronem. I jestem mu bardzo wdzięczna. I obiecuję, że jak ta sytuacja się wyprostuje, to czeka go wielka nagroda nie tylko w postaci mojego uśmiechu, ale i także takiej wycieczki wyjątkowej i bajkowej.